Autokarem z miejscowości Woszczyce przez przejście graniczne z Czechami w Gorzyczkach jedziemy do Innsbrucku. Po noclegu w Salzburgu ranek przywitał nas deszczem. Chmury osiadły na szczytach gór i nie pozwalają podziwiać ich w całej okazałości. Wjechaliśmy do Innsbrucku. Miasto było dwukrotnie organizatorem zimowych igrzysk olimpijskich. Jedziemy teraz w okolice skoczni narciarskiej Berg Isel. Bazylika opactwa Wilten odrestaurowana w połowie XVIII wieku. Jesteśmy nad miastem na punkcie widokowym. Innsbruck leży na wysokości 574 metry nad poziomem morza w szerokiej górskiej dolinie nad rzeką Inn. Pierwsze zapiski o mieście pochodzą z 1187 roku. Obecnie Innsbruck liczy ponad 130 tysięcy mieszkańców. Pomnik Andreasa Hofera, tyrolskiego bohatera narodowego. Hofer był przywódcą powstania przeciw Francuzom i Bawarczykom w czasie wojen napoleońskich. Tle wieża skoczni Berg Isel. Dochodzimy do skoczni. Pogoda niestety popsuła się już całkowicie. Na szczycie wieży skoczni znajduje się taras widokowy i kawiarnia. Skocznia jest pokryta igelitem. Jej punkt konstrukcyjny wynosi 120 metrów. Corocznie odbywa się tu trzeci konkurs skoków w ramach turnieju czterech skoczni. Bezpośrednio z belki startowej widoczny jest cmentarz. Spod skoczni Berg Isel przejechaliśmy do zamku Ambras. To zamek dolny, w którym znajdują się zbrojownie z arcydziełami europejskiej sztuki płatnerskiej z okresu od XV do początku XVIII wieku. Powyżej dolnego zamku jest dolnostojąca sala hiszpańska, a za nią zamek górny. W sali hiszpańskiej jest 27 portretów władców Tyrolu naturalnej wielkości. Widok na zamek dolny spod zamku górnego. Jesteśmy na dziedzińcu wewnętrznym górnego zamku. Zalicza się go do najlepiej zachowanych przykładów malarstwa freskowego XVI wieku. Malowidła zostały wykonane techniką grisaille. Obrazy wykonane tą techniką dają złudzenie trójwymiarowości i wyglądają jak płaskorzeźby. Na malowidłach przedstawiono cnoty książęce i muzy, bohaterów kobiecych i męskich oraz różnorodne akty heroiczne. Między pierwszym a drugim piętrem na całym obwodzie dziedzińca przedstawiono triumfalny pochód Bachusa, który w czasie swej wyprawy do Indii zwyciężył, zmieniając wodę w wino i w ten sposób upijając swoich przeciwników, uczynił ich niezdolnymi do walki. Zamek jest otoczony rozległym parkiem. Z zamku Ambras jedziemy na Stare Miasto. Zamek cesarski Hofburg, wybudowany w połowie XV wieku, a w wieku XVIII przebudowany w stylu barokowym. Tyrolski Teatr Państwowy z widownią na 800 miejsc. Fontanna i pomnik arcyksięcia Leopolda V. Dom Helblinga z barokową fasadą z 1725 roku. Późnobarokowa katedra Świętego Jakuba z pierwszej połowy XVIII wieku.
Nad ołtarzem znajduje się obraz Matki Boskiej z Pomożenia Wiernych autorstwa Lukasa Cranacha Starszego. Organy mają 3729 piszczałek i 57 registrów. Stary ratusz, który był siedzibą władz miasta do 1897 roku. Wieża ma 56 metrów wysokości. W oddali widać złoty dach, uważany za symbol miasta. Budynek pochodzi z początku XV wieku. Dach wykusza zdobi 2657 pozłacanych płytek miedzianych. Dom marszałka tyrolskiego Trautsona z 1541 roku. Kolumna świętej Anny z początku XVIII wieku. Budynek tyrolskiego parlamentu z pierwszej połowy XVIII wieku. Łuk triumfalny z 1765 roku. Z Austrii jedziemy do Włoch. Bolzano liczy około 110 tysięcy mieszkańców. Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, gotycka wieża z XVI wieku, ma 65 metrów wysokości. Monumentalny barokowy ołtarz z wieloma kolumnami i figurami świętych kontrastuje z gotyckim wnętrzem katedry. W katedrze są relikwie świętego Wigiliusza z Trydentu, biskupa, który żył w IV wieku. Ambona z Piaskowca. W czasie II wojny światowej katedra uległa poważnym zniszczeniom w wyniku bombardowań. Klasztor dominikański zbudowany w XIII wieku. Pod ozdobionym gwiazdami sklepieniem kaplicy świętego Jana zbudowanej na początku XIV wieku zachowały się freski ze szkoły Giotto. Fresk zatytułowany Triumf Śmierci. Śmierć na koniu ściga młodzieńca. W Muzeum Archeologicznym w Bolzano jest mumia człowieka z lodu sprzed 5300 lat, którego nazwano Ötzi.
fontanna Neptuna, zwana przez mieszkańców karczmarzem z widelcem. Via di Portici, czyli dosłownie ulica Arkad, ma długość 300 metrów. Dom Wagi, gdzie kupcy ważyli swoje towary i opłacali podatki. Pomnik niemieckiego pisarza Waltera von der Vogelweide, który żył na przełomie XII i XIII wieku. Pomnik zwycięstwa wzniesiony w czasach rządów Mussoliniego. Opuszczamy Bolzano i udajemy się na nocleg w okolicy Trydentu. Deszcz padający cały dzień spowodował znaczny przybór wody. Ale ranek wita nas ładną pogodą. Jedziemy z naszego położonego w górach hotelu do Trydentu. Po drodze podziwiamy malownicze krajobrazy. Trydent, którego włoska nazwa brzmi Trento, liczy około 120 tysięcy mieszkańców. Zamek Buon Consiglio, czyli Dobrej Rady. Jego najstarsza część pochodzi z XIII wieku. Był dawniej rezydencją biskupów. Według legendy zamek był połączony tunelem z katedrą w centrum miasta, co pozwalało biskupowi sekretnie przemieszczać się między tymi obiektami. Gotycka lodzia w stylu weneckim i wieża Augusta. Pałac Meli del Monte z fasadą ozdobioną freskami. Przedstawiają one Heraklesa, wykonującego jego słynne 12 prac. W latach 1545-1563 w Trydencie miał miejsce Sobór Powszechny Kościoła Katolickiego, zwany Soborem Trydenckim. Renesansowy pałac Saracini Creseri z połowy XVI wieku. Portal pałacu Fuggergalasso, zwanego Pałacem Diabła. Pałac Geremia z fasadą pokrytą freskami. Kościół świętego Franciszka Saverego. Z kościoła widać trydencką katedrę. Pałac rodziny Thun z połowy XV wieku. W 1873 roku został zakupiony przez miasto Trydent i stał się siedzibą jego władz. Fontanna na dziedzińcu pałacowym. Średniowieczny pałac Queta Alberti Colico. Plac katedralny z fontanną Neptuna. Fontanna pochodzi z 1768 roku. Posąg Neptuna jest kopią wykonaną z brązu, a oryginał oglądaliśmy niedawno na dziedzińcu Pałacu Thunów. Katedra pod wezwaniem świętego Wigiliusza została zbudowana w miejscu małego kościoła z IV wieku. Rozeta przedstawiająca koło fortuny. Na dzwonnicy znajduje się 8 dzwonów, tworzących pełną oktawę skali durowej. Używane są one tylko z okazji ważnych uroczystości. Okazały romański portal. W katedrze były ogłoszone postanowienia Soboru Trydenckiego.
XIV-wieczne freski. Mieszczańskie kamienice przy placu katedralnym. Obok katedry świętego Wigiliusza znajduje się pałac Pretorio, wybudowany w IX wieku, natomiast wieża, nazywana wieżą obywatelską, pochodzi z XIII wieku. Kościół Santa Maria Maggiore, w którym odbywały się obrady trzeciej fazy Soboru Trydenckiego. Opuściliśmy Trydent i jedziemy w kierunku jeziora Garda. Tą łodzią popłyniemy w krótki rejs po jeziorze. Garda jest największym włoskim jeziorem, ma 370 km2. Maksymalna głębokość sięga 346 metrów. Pałac Carlotti Canossa z przełomu XVIII i XIX wieku. Wokół jeziora, z racji łagodnego klimatu, bujnie rozwija się roślinność śródziemnomorska. Można spotkać okazałe cyprysy, cedry, oleandry i palmy. Wyspa Garda, na której jest pałac Borghese, zbudowany na przełomie XIX i XX wieku w stylu neogotycko-weneckim. Dopływamy do miasteczka Salo, które jest największą miejscowością na zachodnim brzegu jeziora Garda. Salo zostało założone już za czasów rzymskich, ale prawa miejskie otrzymało dopiero w 1860 roku. Obecnie miasto liczy około 11 tysięcy mieszkańców. Katedra Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. Portal w stylu renesansowym został wykonany na początku XVI wieku. Ołtarz pochodzi z końca XV wieku, jest wykonany z drewna i zawiera 10 figur umieszczonych w niszach. Krucyfiks z Salo został wykonany z polichromowanego drewna w 1459 roku. Z nad jeziora Garda jedziemy do Cremony. Klasztor świętego Abundiusza, który powstał w X wieku jako szpital dla ubogich i pielgrzymów. Abundiusz był biskupem w Como w drugiej połowie V wieku. Wnętrze klasztornego kościoła. Czarna Madonna z Loreto. Wejście do jednego z licznych pałaców w Cremonie. Pomnik kompozytora Almicare Ponchielli. Z Cremony pochodził także kompozytor Claudio Monteverdi.
kamień upamiętniający miejsce, w którym był grób Antonio Stradivariusa. Miasto Cremona jest szczególnie znane ze swojej muzycznej historii i tradycji, w tym jednych z najwcześniejszych i najbardziej znanych lutników, jak członkowie rodziny Amati czy Stradivarius. Rzeźba w publicznym ogrodzie imienia papieża Jana Pawła II. W miejscu obecnego miasta w 218 roku przed naszą erą Rzymianie założyli swoją placówkę wojskową. Teraz Cremona liczy ponad 70 tysięcy mieszkańców. W mieście jest między innymi fabryka instrumentów muzycznych, a także duża rafineria ropy naftowej. Rzeźba Antoniego Stradivariusa przed domem, w którym mieszkał i pracował słynny lutnik. Wraz ze swoimi uczniami i synami wykonał ponad 1000 instrumentów smyczkowych, głównie skrzypiec, ale także altówek i wiolonczel. Kościół świętej Agaty jest jednym z najstarszych kościołów w Cremonie. Jego dzwonnica jest z XII wieku. Gotycki pałac Città Nova, wybudowany w 1256 roku. Cremona była wówczas podzielona na dwie społeczności i każda z nich miała siedzibę swoich władz miasta. Pałac Trecchi, zbudowany w 1496 roku i przebudowany w połowie XIX wieku. Obecnie odbywają się tu wystawy, koncerty, przyjęcia i wieczory galowe. Wykonany z brązu pomnik Stradivariusa na placu jego imienia. Torazzo jest symbolem Cremony. To 112-metrowa kamienna wieża, najwyższa we Włoszech. Jest jednocześnie dzwonnicą katedry. Na wieży znajduje się zegar astronomiczny o średnicy 8,5 metra. Jest większy niż słynny londyński Big Ben. W dzwonnicy jest 6 dzwonów wykonanych w 1744 roku. Dwa kamienne lwy strzegą wejścia do kremońskiej katedry. Katedra jest poświęcona Wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Wnętrze katedry zdobią piękne freski. Budowę katedry rozpoczęto w 1107 roku w stylu romańskim, a zakończono w 1332 roku już w stylu gotyckim. Dwie wieżyczki na tyle katedry przypominają minarety.
fasada jest obłożona jasnym marmurem i ozdobiona figurami. Do katedry przynależy baptysterium zbudowane na planie ośmiokąta. Ratusz z ceglaną fasadą pochodzi z 1206 roku. Dziedziniec ratusza i na tym kończymy nasz pobyt w Kremonie. Jedziemy teraz do opactwa Certosa di Pavia. Początki zespołu klasztornego położonego w Certosa di Pavia sięgają XIV wieku. Został zbudowany na skraju parku i terenów myśliwskich rodziny Viscontich, ówczesnych władców Mediolanu, dla zakonu Kartuzów. Obecnie przebywają tu cystersi. Klasztor jest jednym z najważniejszych zabytków późnogotyckich we Włoszech. Zbudowana z marmuru fasada ma imponujący wystrój. Portal z podwójnymi kolumnami. W portalu znajdują się płaskorzeźby przedstawiające sceny z historii Certozy. Kościół zbudowany jest na planie krzyża łacińskiego i składa się z trzech naw. Pokrywa go sklepienie krzyżowo-żebrowe. Z kościoła przechodzimy do małego krużganka. Był on ośrodkiem wspólnotowego życia zakonników. Widać stąd bok i transept kościoła. A to duży krużganek o długości 125 metrów i szerokości 100 metrów. Znajdują się tu cele dla 24 mnichów. Każda z nich składa się z trzech pomieszczeń i ogródka. Kończymy wizytę i opuszczamy klasztor. Kolejnym miejscem w programie naszej wycieczki jest Turyn. Most Vittorio Emanuele nad rzeką Pad. Wzgórze Kapucynów. Za chwilę tam dojedziemy, by obejrzeć panoramę miasta. Na wzgórzu w połowie XVII wieku wzniesiono kościół Matki Boskiej w stylu późnorenesansowym. Figura stojąca przy kościele na wzgórzu Kapucynów.
Ze wzgórza roztacza się rozległy widok na Turyn. Wysoki budynek jest siedzibą grupy bankowej Intesa San Paolo. Budowla z iglicą to Mole Antonelliana. Turyn jest stolicą regionu administracyjnego Piemont. Liczy około 850 tysięcy mieszkańców. Kościół Matki Bożej z 1831 roku w stylu neoklasycznym. Rzeka Pad, nad którą leży Turyn. Pomnik karabinierów wzniesiony w 1933 roku w zewnętrznej części ogrodów Pałacu Królewskiego. Mole Antonelliana była budowana jako synagoga. Obecnie mieści się tu Muzeum Kina. Iglica wznosi się na wysokość 167,5 metra. Zamek Akaja i Pałac Madama. Tylna część pałacu nadal ma wygląd XV-wiecznego zamku. A to frontowa część Pałacu Madama. Znajduje się on w centrum miasta, niedaleko Pałacu Królewskiego. Przed pałacem stoi pomnik cesarza Austrii Franciszka Józefa. Plac Zamkowy, który jest centralnym placem miasta i otaczające go budynki. W głębi widać kopułę kościoła świętego Wawrzyńca. Inauguracja kościoła miała miejsce w 1680 roku po 13 latach budowy. Kopuła stanowi system krzyżujących się łuków tworzących świetlisty kwiat o 8 płatkach. W pobliżu placu zamkowego znajduje się pierwszy wieżowiec w Turynie, który wraz z wieżyczką ma 106 metrów wysokości. Pałac Królewski dynastii Sabałckiej, zbudowany w XVII wieku. Widok na plac zamkowy spod Pałacu Królewskiego. Jesteśmy na pałacowym dziedzińcu. W 1946 roku pałac został przejęty przez państwo włoskie i przeznaczony na Muzeum dynastii Sabałckiej. Jest obiektem wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ogrody pałacowe. Czterdziestometrowa, wolnostojąca dzwonnica kościelna obok turyńskiej katedry. Katedra w Turynie zbudowana w końcu XV wieku. Jest pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Ołtarz i nawa główna. Gmach katedry jest renesansowy, ale jej wnętrze ma charakter barokowy. W katedrze znajduje się słynny całun turyński, będący jedną z najistotniejszych relikwii chrześcijaństwa. Według tradycji zostało nim owinięte całe ciało Jezusa po ukrzyżowaniu. Całun jest przechowywany w specjalnej skrzyni w kaplicy całunu turyńskiego i bardzo rzadko jest pokazywany publicznie. Brama palatyńska wybudowana przez Rzymian w I wieku naszej ery. Obok posągi Juliusza Cezara i Augusta Cezara. Via Roma.
plac świętego Karola. Został wytyczony w XVI wieku. Na skraju placu są dwa bliźniacze kościoły świętej Krystyny i świętego Karola Boromeusza. W centrum placu stoi konny pomnik księcia Sabaudi Emanuela Filiberta. Fasada pałacu Carignano, w którym mieści się muzeum dedykowane zjednoczeniu Włoch. Rzeźba symbolizująca rzekę Pad. Obok personifikacja rzeki Dora Riparia. Oryginalne wnętrze jednej z licznych turyńskich kawiarni. Niedaleko placu Świętego Karola jest galeria handlowa Świętego Fryderyka. Wejście do znajdującego się w galerii Kina Lux. Torino Porta Nuova, największy dworzec kolejowy w Turynie. Dworzec obsługuje około 70 milionów pasażerów rocznie. Dziennie odprawia się tu 350 pociągów. Wróciliśmy na plac zamkowy, by stąd pojechać do stadionu Juventusu. Stadion został otwarty w 2011 roku i może pomieścić 41 507 widzów. Z Turynu przenieśliśmy się nad jezioro Maggiore. Jesteśmy w miejscowości Stresa, założonej w X wieku. Są tu eleganckie wille i zabytkowe hotele. Promenady biegnącej wzdłuż jeziora widać wyspy Boromejskie, do których za chwilę popłyniemy. Jezioro leży we Włoszech i Szwajcarii. Jego powierzchnia wynosi 212 km kwadratowych, a maksymalna głębokość 372 metry. Kamieniołom, u stóp którego znajduje się miejscowość Bawone. Dopływamy do wyspy Bella. To jedna z wysp Boromejskich. Ma 400 metrów długości i 320 metrów szerokości. Na wyspie jest ogród włoski, obok którego przepływamy, i mała rybacka wioska. Jest także pałac Boromeuszy z XVII wieku. Potomkowie Boromeuszy na stałe mieszkają w Mediolanie, a do pałacu przyjeżdżają jedynie na odpoczynek, tu też podejmują swoich gości. Jedna z pałacowych sypialni. W pałacu jest 100 komnat, z których 30 udostępniono do zwiedzania. Pozostałe są do dyspozycji rodziny Boromeuszy. Sala tronowa. Sala jadalna, gdzie przyjmowano najważniejszych gości. Na stole jest prezentowana zastawa deserowa.
W sali balowej prezentowana jest makieta pałacu. Sala balowa jest największym pomieszczeniem pałacu i ma 23 metry wysokości. Parter sali jest udostępniony dla zwiedzających, natomiast na piętrze mieszczą się pokoje prywatne. Salon muzyczny z klawesynem z końca XIX wieku. W bibliotece prezentowana jest niewielka część księgozbioru będącego w posiadaniu Boromeuszy. Obrazy Luki Jordana ze scenami inspirowanymi metamorfozami Owidiusza. Rzeźba Śpiąca Wenus. Sala, gdzie prezentowane są arrasy z XVI wieku, wykonane w Belgii. Przedstawione są na nich sceny ukazujące symbolicznie walkę pomiędzy dobrem a złem. Z pałacu wychodzi się do ogrodu typu włoskiego. Ogród jest zwieńczony posągiem jednorożca i rzeźbami przedstawiającymi naturę i sztukę. Z ogrodu rozpościera się widok na jezioro Maggiore i jego okolice. Jest tu wiele posągów z drugiej połowy XVII wieku. Po ogrodzie przechadzają się białe pawie hodowane tu od XVII wieku. Jest tu też niewielka oranżeria. Z wyspy Bella odpływamy na wyspę Rybaków. Thank you.
wysepka jest niewielka, a jedynym obiektem do zwiedzenia jest kościół świętego Wiktora, rzymskiego męczennika. Domy na wyspie są ściśnięte na niewielkiej powierzchni i połączone wąskimi uliczkami. Brzegi jeziora są gęsto zabudowane. Jest wokół niego ponad 40 miejscowości. Jedziemy teraz do La Palude, małej wioski, która leży u stóp południowej części masywu Mont Blanc. Jest tu dolna stacja kolejki linowej Skyway, którą po przesiadce na stacji pośredniej wjedziemy na Point Heilbronner. Po 3 latach budowy kolejka została oddana do użytku w 2015 roku. Koszty wyniosły 110 milionów euro. Gondola kolejki jest całkowicie przeszklona i obraca się powoli wokół własnej osi. Dojeżdżamy do stacji Pawilon na wysokości 2173 metry. Przed nami drugi etap na wysokość 3466 metrów. Widok na Mont Blanc. Widok z góry na miasteczko Courmayeur. Z okrągłego tarasu widokowego na Point Heilbronner podziwiamy wspaniałą panoramę alpejskich szczytów. To Mont Blanc w całej okazałości. Zjeżdżamy już z Point Heilbronner do stacji Pawilon. Na górze wiał silny wiatr i było bardzo zimno. Na stacji pośredniej jest niewielki staw z fontanną. Jest także ogród z roślinnością alpejską i z innych regionów górskich.
pośredniej stacji Pawilon rozstawione są leżaki i można tu zażyć kąpieli słonecznej. Widok na Dolinę Aosty. Zjeżdżamy już do dolnej stacji, która jest zlokalizowana na wysokości 1300 metrów. W dole widać wjazd do 11-kilometrowego tunelu Mont Blanc, łączącego Włochy z Francją. W odległości 3 km od stacji kolejki jest miasteczko Courmayeur. Dzięki bliskości Mont Blanc, Courmayeur jest bardzo atrakcyjne jako baza turystyczna, latem dla wspinaczy i niemal przez cały rok dla narciarzy. Siedziba Stowarzyszenia Przewodników Alpejskich. Kościół świętego Pantaleona z XVIII wieku. Nocujemy niedaleko Mediolanu, więc decydujemy się na indywidualny wyjazd, by obejrzeć miasto nocą. Rozpoczynamy od ceglanego zamku Sforców, zbudowanego w połowie XV wieku. Zamek leży w centrum miasta, jest otoczony murem z blankami, suchą fosą i narożnymi basztami. Wieża Filarete, główne wejście do zamku. Ma 70 metrów wysokości. Na przedpolu wieży znajduje się współczesna fontanna. Pomnik Giuseppe Garibaldiego z 1895 roku. La Scala, jedna z najbardziej znanych scen operowych. Teatr został zainaugurowany w 1778 roku operą Antonia Salieri Europa Riconosciuta. Pomnik Leonarda da Vinci.
Galeria Wiktora Emanuela to największe i najbardziej ekskluzywne centrum handlowe w Mediolanie. Budowa galerii trwała 12 lat i została ukończona w 1877 roku. Imponujące wejście do gmachu galerii, przypominające swoim wyglądem łuk triumfalny. Jesteśmy teraz na Placu Katedralnym. Pomnik Wiktora Emanuela II, pierwszego króla Włoch. Katedra Narodzin Świętej Marii. Katedra jest gotycką, marmurową budowlą, jedną z najbardziej znanych we Włoszech i w Europie. Należy też do największych kościołów na świecie. Ma 157 metrów długości i 93 metry szerokości. Tutaj w 1805 roku Napoleon był koronowany na króla Włoch. Następny dzień rozpoczynamy wizytą w Como. Miasto Como leży nad jeziorem o tej samej nazwie. Liczy 85 tysięcy mieszkańców. Villa Olmo, w której gościł Napoleon i Giuseppe Garibaldi. 30-metrowej wysokości pomnik upamiętniający 650 obywateli Como poległych w I wojnie światowej. Como urodził się Aleksander Volta. Tu jest muzeum poświęcone wynalazcy baterii elektrycznej. W oddali widać kopułę katedry. Urokliwe uliczki Starego Miasta. Katedra w Como. Jej budowę rozpoczęto w 1396 roku, a pracę zakończono w 1770. Kościół jest poświęcony Wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. W szczytowym punkcie kopuły wysokość wynosi 75 metrów. Katedra jest uważana za ostatnią budowlę gotycką we Włoszech. Kościół ma 87 metrów długości i 36 metrów szerokości. Ołtarz główny z 1728 roku jest wykonany z marmuru i onyksu. Cenne arrasy z XVI i XVII wieku.
nocne wejście do katedry jest nazywane drzwiami żaby. Uważa się, że dotknięcie żaby wyrzeźbionej na portalu ma przynosić szczęście. Katedra nie zmieściła się na przeznaczonym dla niej miejscu i trzeba było wyburzyć kawałek ściany starego ratusza. A to dawny ratusz. Od XII wieku do 1764 roku był siedzibą władz miejskich. Tydzień przed naszym przyjazdem okolice Como nawiedziły ogromne ulewy. Trwa sprzątanie miasta i oczyszczanie jeziora z drewna, które spłynęło do niego niesione potokami wody. Como jedziemy do Cadenabi, by stamtąd wyruszyć w rejs po jeziorze. Como jest trzecim co do wielkości jeziorem we Włoszech. Jego długość wynosi 51 km, szerokość 4,5 km, a powierzchnia 146 km kwadratowych. Kościół świętego Wawrzyńca w Tremozzo. Domy wypoczynkowe nad jeziorem posiada wiele sławnych osób, między innymi George Clooney, Brad Pitt i Madonna. Villa del Balbianello. Wieże są pozostałością klasztoru franciszkanów, który istniał tu do XVIII wieku. Villa powstała pod koniec XVIII wieku jako letnia rezydencja kardynała Angelo Maria Durini. Luksusowy pensjonat Villa La Casinella, do którego można dostać się tylko od strony wody. Miasteczko Osuccio i Święta Góra z Sanktuarium Beaty Vergine del Socorso. Como jest najgłębszym jeziorem alpejskim i jednym z najgłębszych w Europie. Jego maksymalna głębokość wynosi 425 metrów. Dopływamy do Bellagio. To kościół świętego Jana Chrzciciela. Villa Trivulzio, wybudowana pod koniec XVIII wieku. Kościół Santa Maria di Loppi, a za nim wysoka wieża mauzoleum Gian Giacomo Poldi Pezzoli. Przez 100 lat funkcjonował tutaj hotel Grande Bretagne. Obecnie budynek jest remontowany. Dopływamy do przystani w Bellagio. W średniowieczu powstały kamienne schody, którymi w 7 różnych miejscach można wejść do górnej części miasta. Kościół świętego Jerzego datowany na przełom XI i XII wieku. Villa gotyka z XIX wieku jest własnością prywatną.
ciasno zabudowana górna część miasta z bardzo wąskimi uliczkami. Bellagio jest jednym z kurortów nad jeziorem Como. Liczy około 4000 mieszkańców. Średniowieczna kamienna wieża obronna. Bazylika pod wezwaniem świętego Giacomo została zbudowana w stylu romańskim w XII wieku. Bellagio jest zwane perłą jeziora Como. Są tu eleganckie hotele, zabytkowe wille, liczne sklepy, bary i restauracje. Liczne połączenia promowe ułatwiają poruszanie się między miejscowościami leżącymi nad jeziorem, pozwalając uniknąć objeżdżania go lądem. Wracamy do Cadenabbi, skąd wypłynęliśmy w rejs po jeziorze. Jedziemy na nocleg w okolice Chiavenny. Leje deszcz i mocno wzbierają górskie rzeki. Wczesnym rankiem wyruszamy do szwajcarskiego Saint-Moritz. Pogoda trochę się poprawiła, przynajmniej nie pada. Droga wije się serpentynami, musimy bowiem wjechać na wysokość 1800 metrów. Natomiast wystartowaliśmy z poziomu 330 metrów, musimy więc pokonać prawie 1,5 kilometra różnicy poziomów. Oto przed nami szwajcarski kurort i ośrodek sportów zimowych leżący nad jeziorem o tej samej nazwie. Saint-Moritz liczy około 5000 mieszkańców. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1137 roku. Zostało tak nazwane na cześć świętego Maurycego, czczonego jako święty w kościele koptyjskim i katolickim. Miasto było dwukrotnie gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich. Luksusowy Badruc Palace Hotel jest stylizowany na średniowieczny zamek. Apartament kosztuje tutaj od 8000 franków szwajcarskich za noc. Saint-Moritz jest uważany za najstarszy ośrodek narciarski na świecie, o którym pierwsze wzmianki pojawiły się w 1864 roku. Każdej zimy na zamarzniętym jeziorze rozgrywane są konne zawody sportowe. W szczycie sezonu zimowego miasto jest w stanie przyjąć około 20 tysięcy gości. Dzięki dogodnemu położeniu klimatycznemu w Saint-Moritz notuje się około 300 dni słonecznych rocznie. Dworzec kolejowy. Odjeżdżają stąd m.in. Glacier Express i Bernina Express, oferujące krajobrazową wycieczkę przez Alpy Szwajcarskie w panoramicznych wagonach. My jedziemy liniami kolejowymi Retiszeban do miasta Chur.
St. Moritz do Chur są 83 km i odległość tę pokonamy w 2 godziny i 2 minuty. Alpejska wioska Bergün u stóp przełęczy Albula. Biegnący po łuku wiadukt Landwasser o wysokości 65 metrów. W końcówce naszej podróży przejeżdżamy nad Renem. Chur jest stolicą kantonu Gryzonia. Jest uważany za najstarsze miasto Szwajcarii. Leży na prawym brzegu Renu. Ludność miasta liczy ponad 36 tysięcy mieszkańców. Ze Szwajcarii przejeżdżamy do Liechtensteinu. Vaduz jest stolicą księstwa Liechtenstein. Nad miastem wznosi się gotycki zamek z XII wieku, który jest rezydencją książąt Liechtenstein. Ratusz. Przed ratuszem rzeźby koni wykonane z brązu. Rzeźba Afrykański Król. Rzeźba Fernando Botero, leżąca kobieta. Siedziba parlamentu. Parlament nosi nazwę Landtag i w jego skład wchodzi 25 deputowanych. Siedziba rządu Liechtensteinu. Katedra Świętego Floryna, konsekrowana w 1873 roku. W kryptach katedry spoczywają książęta Liechtensteinu oraz inni członkowie rodziny panującej. Kończymy krótką wizytę w Vaduz i jedziemy stąd do Salzburga w Austrii. Salzburg to 160-tysięczne miasto u podnóża Alp. Nad miastem wznosi się średniowieczna forteca Hohensalzburg. Najbardziej znanym mieszkańcem Salzburga był kompozytor Wolfgang Amadeusz Mozart. Katedra pod wezwaniem świętego Ruperta z XVII wieku. W katedrze był ochrzczony Wolfgang Amadeusz Mozart. Nowa rezydencja, w której mieści się muzeum dokumentujące dzieje księstwa Salzburga.
barokowa fontanna na placu rezydencjalnym. Fontanna Floriani na Starym Rynku. Salzburg leży nad rzeką Salzach. Most Makart dla pieszych. Gmach teatru w Salzburgu. Ogrody przy pałacu Mirabel, który w XVII wieku wybudował arcybiskup Wolf Dietrich Reitenau dla swojej kochanki Salome Alt. Kościół świętego Blasiusa. Późnym wieczorem kończymy zwiedzanie Salzburga i to jest jednocześnie koniec naszej wycieczki wokół Alp. Przed nami jeszcze wielogodzinny powrót do kraju.